jesteś tu? I tato, siemanko, niezłe dino. Dino goldzianko, dino złocianko, bo w środku jest podobnie złoto. I to prawdziwe. Znaczy jest pozłacane elementy prawdziwym złotem. A coś mówię, nie powtarzaj po mnie, no co ty, mów po swojemu. Okej, słuchajcie, dzisiaj kołod, jak pewnie wiecie z miniaturki, a może nie wiecie, bo nie wiem, czy zmieniłem, czy nie zmieniłem. Dzisiaj koło fortuny decyduje, co dziś otwieramy. Bo będą, ile odcinków z tego będzie? Cztery. Bo na jednym będziemy otwierać na drugim to, na trzecim to, na czwartym tamto. Zobaczymy, w jakiej kolejności zdecyduje koło. Najpierw wylosujemy dzisiaj. Co? Dzisiaj otwieramy. Co dzisiaj otwieramy i na koniec odcinka naciśniemy i zobaczymy, co otwieramy w drugim odcinku. Wiesz, po mnie nie powtarzać. Co jest to, mole chłopie? Będą mu powieszy. Ale zanim zaczniemy, zostawcie szybko łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek! Okej, dobra, włączamy. Poczekajcie. No. Oj kurka, rurka. Oj, jeszcze raz. Dobra, już się ustawiło, bo coś, jakiś mały problem był. Coś wyłączyłem nagrywanie. Uwaga, Oluś losuje. 3, 2, 1. Dobra, jest, kręci, jak widzicie, kręci, uwaga, i co to będzie? I dzisiaj otwieramy oto tego wielkoluda pterodaktyla, chyba to jest pterodaktyl, który macha skrzydłami. Stop. Który macha skrzydłami i nie tylko ma w środku, podobnież we flakach, bo połknął jakiegoś jeźdźca. Ma tych, w ogóle jest 16 leveli, czyli 16 poziomów do przejścia. Zaczynamy od początku. Na razie te spadają na boczek. Te na boczek. A pamiętaj, żebyśmy na koniec odcinka wylosowali, co będziemy otwierać w drugim odcinku. To teraz szybkie otwieranko. A czekaj, nie, bo tata się nie przygotował. Muszę szybko skoczyć po nożyczki. Chce nam wyjść z klatki. Stój, łobuzie. Mamy go w klatce. No bo ten dino. Zaraz go wyjmujemy. Poczekaj. Bo czekaj, bo tu są jeszcze takie oto rzeczy. To jest chyba siodło dla rycerza czy kościotrupa. Pamiętasz, co tu są? Bo w ogóle wiecie, tu mamy skrzynię skarbów, gdzie jest skarb i może jest złoto, bo tu jest jajko dinozaura. Mam nadzieję, że go trafimy. Znaczy trafimy złoto, a jak nie, to będziemy mieli jeszcze szansę, bo mamy czerwonego dino. Napiszcie, czy to jest jakiś pojazd. Chyba wydaje mi się, że to jest do siedzisko na. Tak, pterodaktyla. Pasuje. Mamy też. Tato, zobacz. Widzę, pasuje. To pokaż tu, widzą. Patrzcie, gdzie on jest zamknięty, to zanim go otworzymy, żeby nam nie odfrunął. Ale zasłaniasz rączką, musisz tak złapać. Puść, kochanie, puść. O, dobra, zaraz wszystko się dowiemy. Mamy taką kilofa ciupagę. Teraz go nie, moment. Trzymaj, jakieś ciekawe kości. Bo on zjadł tego jeźdźca. Zaraz i wszystkiego jest się dowie. To jest broń tego jeźdźca. To jest broń tego jeźdźca, bo jest złota i pewnie złoty wypluł dinozaur, bo złota nie trawi. Poczekaj, Olusiu, i moment. Bo teraz bierzemy instruction. Instruction. Bo tu mamy określone wszystkie poziomy. Poziom pierwszy. Wyciągamy z paczki. Poczekaj. Nie! To jest. Co to na. Poziom. Nie! Poziom pierwszy. Wyciągamy z paczki. Poziom drugi. Otwieramy go z klatki. Oj, nie jest tak łatwo. Poczekaj. Otwieramy klatkę. Zostawiamy na bok, żeby nam nie uciekł po skończonej zabawie. Odczepiam trytytki, bo on ma też broń zaraz wszystkiego się, moi mili, dowiecie. A pokaż mi tutaj, daj mu głowę. No to możemy na moją łysą bańkę. Ała, faktycznie, ała. Może być w takiej czapeczce, ale nie, bo tak pije, że to jest nie do wytrzymania. Na przykład
tylko dla mniejszych, to idealnie pasowało. No, idealnie to dla ciebie, jakby tak ci włożyć do końca, to byś miał... Au! Dobra, bolało. Mniej, bo jakieś pierdółkami się zajmujemy. Nie wolno skrzynia na końcu. Chociaż zobaczymy, będziemy starali się nie ominąć punktu. Punkt trzeci. Ruszamy tym, uwaga, rusz tym do siebie. No. Czyli rusza. Nie, spokojnie, nie tak mocno. Nie. A może mocno. A, podnosi. Dobrze. Mocno, ale teraz punkt drugi. Nie, tu się powinna skrzydła rozszczepić. Poczekaj. Nie, to on tylko głową. Moment. 2000 years later. A, już wiem czemu, jaki jestem ciućma. Nie, to nie trytytka, tylko jest zabezpieczone gumkami. O matko, zepsuliśmy efekt jeszcze raz. A nie wiem, czy teraz... Poczekajcie, bo to... A, widzisz, bo on jest w takiej pozycji. I teraz pociągnij za głowę, bo on śpi. Jak się obudzi, tarum, skrzydła się otwierają. Bum! Co ty tak krzywo, chłopie, stoisz? Zobaczcie, w ogóle ma szczudła, którymi można coś złapać, bo są lekko regulowane. Można zaciskać, widzisz? Aha. Tam drugim też, czyli no można się bawić, że pod coś podlatujesz. I na przykład łapiesz tą klateczkę. Zobaczymy, czy złapiemy. I w tej klateczce na przykład jest. Poczekaj, złapiemy tu i złapiemy tu. Zobaczymy, czy ją uniesie. Uwaga. Ale czad! Super! Dobra, mniejsza z tym, bo pewnie pominęliśmy jakiś krok. Dajemy dalej, tak, Olusiu, Panczusiu? Krok czwarty. O, twój ulubiony. Tylko będziesz musiał pewnie wejść na stół, żeby widzowie widzieli. Musimy rozpluć go niestety, żeby wydobyć. Co tam jest w środku? Uwaga, bo w środku jest też slime. O, Luś, uwaga, trzy, cztery. Ale staraj się tak, żeby nie zasłaniać się. Nie, tu patrz. Patrz, spójrz w ekranik. O, dobra, no dawaj. Op. No tak. O, no dawaj. Nie pomagam. Uwaga. Mocy. Uwaga. Mocy. Uwaga. Uwaga, poczekajcie. Uwaga. O, jeszcze jeden. Jest, rozpruliśmy go. No i wkładamy, ale nie. Z tą rączką, z tej strony wkładaj. Z tej strony. Czekaj, pokaż. Coś, żebyśmy... A, bo tutaj jest jeszcze zabezpieczone, ja myślę. Tu wyciągamy worasa. Wyciągamy worasa. Uwaga, zobaczcie. On rodzi. Albo robię kupę. Kupę brzuchem. Stawię bąki. No wypuść go! Jaki on jest upartyk! Okej. Krok, poczek. Jeszcze? W środku już nic nie ma, ma pustkę. To może być czaderska skrytka na przykład na jakieś skarby. Na przykład money, tak, schować przez jego ciało. Ja wiem, poczekaj, siadaj. Bo widać po serce nawet. I dla mnie fajną zabawą, bo chyba widziałem tak w reklamie, jest z tym slajmem, bo tam slajm jest w środku i postać, wpuścić go do środka i wtedy rozupływać, żeby ten slajm wypływał. Ale my zrobimy teraz normalnie, tak? Mhm. Otwieramy. Będziemy tu na tym sprzątać, czy weźmiemy talerz, żeby mama nie krzyczała? Będziemy na tym sprzątać. No dobra, uwaga, ale jeżeli chcecie, żebyśmy na tym otworzyli... Ale nie dotykamy tego gluta. No, ale nie ma opcji, żeby nie dotknąć, bo trzeba go obczyścić tego wojownika. Dobra, dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie... Poczekaj, czekaj, kurka, lulka. Mówię o ważnych rzeczach, no wiesz co? No to weźmy już ten talerz. Nie, teraz ja mówię o czymś innym. Ty będziesz sprzątał. Na pewno. Ja ci dam ha. Teraz zostawcie łapkę, jeżeli mamy tu rozwalić na tym tego slajma. A subskrypcję, jeżeli mamy wziąć talerz. Uwaga, czekamy do 5 sekund. 1. O, już 2 subskrypcje. 3. 3 łapki w 4, górę. 5! 3 subskrypcje, remis. Remis, dobra, otwieramy. Pal 6 najwyżej, mama nam mówi głowę. Nie otwieram. Tak. A jak? Tak. O, 8 godzin później. Nie, tak nie rozwalisz, to jest za bardzo sztywny ten. Olusiu, puść, kochanie, nie rozwalisz.
Musimy znowu skorzystać z... Pamiętajcie o tych nacięciach, że otwieramy. Uwaga. Olek. Uwaga. To może być... Wnętrzności. I to można fajnie się pobawić, że wkładacie te wnętrzności do środka. Jak na przykład komuś chcecie zrobić niespodziankę. I on wtedy z tego to wypluwa. Na koniec tego slajma włożymy mu do brzucha. Co ty na to? Aha. Chcesz? Czy nie? Czy zostawiam? Na koniec tego slajma. No jak wyciągnę ten slajm. No i co? Wkładam mu do brzucha? Aha. A to później. Aha. Dobra. Ja mam się brudzić, rozumiem. No, pokaż, czy jeszcze jest komuś. Nic tam nie ma, jest slime tylko. Uwaga. Mamy głowę. Ten slime powinien być łatwiej do obczyszczenia. Taki bardziej, mniej taki lejący, nie? Ostatnio otwieraliśmy Treasure X Robots Gold. Robots Gold. O, dokładnie tak. I tam był slime w formie zamiast ropy, nie? Pamiętasz? Aha. I tam mówiliśmy, że powinno być odwrotnie, że bardziej lejąca powinna być, prawda? Tak. A tutaj odwrotnie uważam. Zobacz, mamy jego Guvation Decompetition. Mamy jego... Zaraz się zmiotuje. To jest są wnętrzności. Wnętrności. Możesz obczyścić, najpierw zrobimy chwilę przerwy i się wyczyścimy. Tu jest kierownica, że tak powiem, do sterowania dinozaurem. Tu są jego nogi. I ostatnie tuf. Tu obczyścimy. My goodness. To co, chodź umyć ręce. Jak, no jak umyć? Na razie to musimy obczyścić i zmontować. No. No jak już umyć? No wiesz co? No i co myślisz, że to będzie dobrym pomysłem, żeby włożyć tu do środka? Ja myślę, że tak, że to będą flaki, tak? Dobra, to wiecie co? My teraz, jawko, albo nie, to zrobimy, poczekaj. Musisz mi rozchylić, Olek, rozchyl, rozchyl tu brzuch. Boże tak. Ale uważaj. Boże tak. O właśnie, tak. Uważaj, uważaj, no mówię mu uważaj, a ten z tymi skrzydłami, dawaj. Uwaga, rozchylaj, rozchyl. O nie, o Jezus. No, no, dobrze, dobrze. Wkładamy, wkładamy. Szkoda, że tego nie widzicie, ale zaraz wam pokażemy. Jest flaki, mu zwracamy, żeby żył. Zaraz mu zrobimy sztuczne oddychanie, bo na chwilę go chyba ukatrupiliśmy. Dobra, już puść, Oluś. Puść, 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 puść. Puść, puść do tempo. Poczekaj, jeszcze nie, wytrzymaj. Jeszcze mu, moment, wkładam jelito grube, poprawiam. Jelito... Nie! Nie, bo on nam się wykrwawi! O, matko! Nie będzie! Dobra, jeszcze sztuczne oddychanie! Żyje! Dobra, resztę wsadzimy za chwilę. Idziemy się obczyścić. Zaraz wracamy. Wnętrzności są. Nasz dino świetnie się trzyma i żyje, tak? Dobrze. Dobrze, ale weź niżej usiądź, bo cię znowuż nie widać. My to widzicie, musimy lekko sprzątnąć, umyć ludzika. Nie powtarzaj po mnie! A ja powiedziałem, ty sprzątnąć, a ja sprzątać. Nie, no powtarzasz po mnie. Olek, ty składasz ludzika, ja myję ręce. Dobra. I potem ty myjesz ręce. Dobra. Jest zupa z bobra. To widzimy się za chwilę i pokazujemy dalej, co jest tam, bo jeszcze przed nami wiesz ile kroków? Ile? 2 kilo. Aha, uważaj, bo spadniesz. Mamy 7 budowanie, to zaraz go zbudujemy. 8 otwieranie skrzyni. 9 montowanie na dinozaurze. On tu jeszcze ma coś ukrytego. 2. Ale to wszystko się dowiecie za chwilę. Poczekajcie, bo on w sobie ma jeszcze 2 klucz. Ale dowiecie się tego za chwilę. Idziemy się umyć. Jeszcze, bo zanim pójdziemy się umyć, Olek zauważył, że właśnie w wnętrznościach był 1 klucz. Przestań powtarzać po mnie, no Oluś. No. No to mów sam. Co tam znaleźliśmy? 1 klucz. 1 klucz. Super, Rosko, odlotosko. Idziemy umyć ręce i szukamy 2 klucza. Wszystkiego się dowiecie za chwilę. Ręciones u... Umyjones. Mamy tego oto ludzika, który jest, można powiedzieć, kierowcą, czyli jeźdźcą z nie smoków, tylko dinozaurów. Tak, w ogóle tak, poczekaj, tak. Czy on jakąś ma nazwę. Jak żołnierz taki, coś jak ten,
Jak żołnierz. Masz rację. Jak niestety rycerz. Nie ma jego nazwy rycerz. Tutaj. Jak rycerz. Jak rycerz. Jak znacie jego nazwę, jak on się zwie, dajcie, napiszcie w komentarzu. Skrzynia jest. Mamy jeden klucz na razie do niej, tak jak mówiliśmy, który zdobyliśmy. I Olek, przetestuj, czy ją można otworzyć bez klucza. Bez klucza. Nie można, jest zablokowane. Przekręcamy jednym kluczem, ale jeszcze nam brakuje drugi. I jeszcze potrzebny jest drugi. Szukamy drugiego. Zostaw. Drugiego szukamy, ale zanim, idąc zgodnie z instrukcją, teraz jest montowanko jeźdźca. Czyli tak, montujemy to, co pokazywałem na początku. Tutaj. To jest takie gumowate, wiesz? Pokaż. Zobacz. Tak, to jest gumowate. Mamy takie cztery bolczyki. Zaczepiamy na czterech bolczykach. Jest siodełko. Mamy kierownica, była też w brzuchu kierownica. Do sterowania dinozaurem mamy. Potem stawiamy naszego ludka, żołnierza, jak to go nazwałeś. On mi przypomina w ogóle, wiem z czego mi przypomina. Bas Astral miał wroga i miał tamten wróg miał taką maskę, nie? Aha. Pamiętasz? Tak. Trochę jest podobny. Tu łapiemy za kierowniczkę. Zaraz wam tu pokażę. Ej! Poczekajcie. Hop. Jak nie widzieliście, jak to wygląda, złożony klucz, to macie patrzeć. Okej. Chciałem powiedzieć smok. Dinozaur okiem znany, nasz pterodaktyl. Chociaż jak on leczy, to on tak. Tak wygląda, prezentuje się w całości. I dziesiąty kroczek, to on tutaj, nie, zobaczcie, tu jest zabezpieczona paszcza, on tu ma paszczę zabezpieczoną, a w paszczy ma coś, ciekawe co, zaraz zobaczymy, uwaga, ale paszcza jest... Specjalnie zobaczcie, jak łańcuchem by miał, żeby nie zżerał. On i tak przecież zżera. Uwaga! Trzy. Poczekaj, bo może tu się tym coś jakoś otwiera. Nie, czekaj. Nie, czyli ręcznie. 3, 2, 1. O, ma! Wyciągnij! Zobaczcie. Coś tam ma w tej paszczy. Wypluł. No nie! Co to jest? Pająka robaka ma w środku. I w tym robaku, uwaga, w tym robaku wyciągaj. Tylko tak, żeby do kamerki. Żeby w tym robaku jest klucyk, pępucyk. I w jednej takiej serii Alien tam były normalnie robaki. Ale też Treasure X? Aha, w Treasure X tam były normalnie robaki, a klucz był oddzielnie. Aha, czyli mamy, to patrz, w tym zestawie mam tak. Pterodaktyla. Superowskiego latającego. Zobaczcie. Ale czad! Aż poczekaj, bo źle przymontowaliśmy kierowcę, ale zaraz kierowca idzie na razie na bok, bo zaraz coś będziemy robić jeszcze kolejnego. Ale to jest fajne, to naprawdę jeszcze takiego ptaka. Jakby latał naprawdę, prawda? Zacząłeś tak. Zaczął. Ten dinozaur superacki, jest figurka, jest robaczek i jest skrzynia skarbów. Olek, wkładaj drugi klucz, przekręcaj i otwieraj. Zobaczymy, co dalej. Uwaga. I czy... Poczekaj, teraz przekręcaj. Nie, w tą się otwiera. A w tą. Albo w tą, no nie. Uwaga, otwórz na 3, 4. Wow, jajko. I teraz uwaga. Czym rozwalasz to jajko? Decyzja. No czym? No to... Poczekaj. Pyskiem? Poczekaj, ja jestem ciekaw, czy można jakoś... Nie, pyskiem. A, już wiem. Łapić od podpaski. Nie no, przecież on swoich jajek nie zjada. Weź rączkę. Uwaga, naciskaj razem ze mną. Z tej strony. 3, 4. Spadło! Ale chyba to jest złoto. Coś czuję, że to jest złoto. Bo do... Poczekaj, nie pokażę. Nie zaglądaj.
Nie zaglądaj. Zobaczcie, tutaj macie, co możemy trafić. Złoto albo inne postacie. A la Dragonfly, Presnail, jakiegoś ślimaka, jakąś pszczoło, słonia. Uwaga, Olek. Uwaga. Trzy, cztery. O, zobaczcie. Mamy drugiego robaka, że tak powiem, a to jest ślimak! A ty lubisz ślimaki, to zadowolony jesteś, no to brawo ty! Zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Ślimak, ślimak, poczekaj. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, tam ci sera napiero. Zobaczcie. Taki ślimaczek, on jest bardzo malutki, ale bardzo zgrabniutki. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, tam ci sera na pierogi. Ram, niam, niam, a go zje ślimaka. O, zobacz, to jest czaderskie, bo ślimaka może zjeść pająk. I zobaczcie, nie ma ślimaka. Poczekaj, pająk musi zrobić kupę. I za przeproszeniem wykupkał ślimaka. I zostało nam ostatni punkt. O, jeszcze tu slime, tu gdzieś mistrz slime. Nie. Mama mnie zabija. Został nam ostatni punkt. Ostatni punkt, ostatni punkt. Ja pierwszy prezentuję. Uwaga. Lecimy, patrzymy. Lecimy. Poczekaj, bo on musi mieć głowę prosto. Lecimy. Widzimy przeszkodę. I patrz. O, nie trafiłem. Ja teraz. A to trzeba pstryknąć, wiesz? Wiem. Uwaga teraz, Olek. I piu. O, ledwo co, ja go trafię tak, że się przewróci. O nie, ledwo przeleciał. Ale w ogóle czaderski. Uwaga, 3, 2, 1. Ała! Źle pstryknąłem. Dobra, spadamy, lecimy stąd. A nie, na koniec mieliśmy losowanko. Poczekaj, kto, co losujemy następne, znaczy otwieramy w następnym odcinku z tej serii, bo jeszcze jest Treasure X Minecraft, Treasure X Robots i teraz Treasure X Dino Gold. I jeszcze mamy super niespodziankę. Papier, nożyce, kamień. Taka gra niespotykana, że jedna postać zjada drugą i to powiązane z Marvelem, ale wszystko się dowiecie. A wszystko to od... Od Kobi. Od Kobi, otwieramy też. Okej, okay, uwaga, poczekaj, poczekaj. Gdzie? Nagrywanie na ekranie. Dobra, uwaga. Trzy, cztery. Co otwieramy w następnym odcinku? I w następnym, bądźcie ciekawi, co to będzie. I to będzie, nie, jeszcze raz dinozaur, nie, moi mili, nie ma tak. Nie, nie będę usuwał. Jeszcze raz zakręć. Jeszcze raz. Uwaga. Uwaga, uwaga. Się okaże, że to oszukane i było tylko na tego. Uwaga. I czy to będzie... O nie, o nie! Kolejny wielki dinozaur! Tak jest! W następnym, drugim odcinku otwierdzamy tego dużego, czerwonego dino. Laura. I dinozaura. Tutaj też mam jakiś brzuch. Wright się nazywa. A to jest ten... no... Rex. Wygląda jak Rex. I ma takie łapki. O, a wiecie co on robi? On robi kupę. Naprawdę, dzisiaj żartowaliśmy, że robi kupę, a ten robi kupę i wypada z niego jajko. Tak jest, naprawdę, mówię wam szczerze. Zobaczcie, rysunek 11, nie wiem czy widzicie. Zobaczcie, robi kupę. Nie będziemy musieli udawać. Dobra, spadamy, bo szkoda mamy. I tego stołu musimy posprzątać, zanim mama wróci. To narwa, narwa, trzymaj ta się. Teraz ja dzisiaj wyłączę dinozaurę. No i nagle... Nie, nagle to po diable. Nie, gdzie... Oooo!